Czy wiesz, że taka dobrze ci znana mapa świata jest nieprawidłowa? Tak zwana mapa Mercatora bardzo mocno zaburza wielkości niektórych terytoriów. Grenlandia jest na niej większa od Afryki, chociaż w rzeczywistości to Afryka jest prawie 15-krotnie większa od Grenlandii. Dlaczego tak się dzieje? Dowiesz się z tego filmu. Na ekranie widzisz soczystą pomarańczę. Możemy przyjąć, że ta pomarańcza, podobnie jak większość pomarańczy, ma kształt kuli. Co na niej zaznaczyłem? To środek kuli, który zaznaczyłem dużą literą O, jej promień, który oznaczyłem dużą literą R, oraz powierzchnię tej kuli, którą oznaczyłem dużą literą P. Czym będzie powierzchnia kuli w przypadku pomarańczy? To oczywiście jej skórka. Jak możemy obliczyć pole powierzchni takiej pomarańczy? Spróbujmy ją obrać i zobaczymy, jaką figurę otrzymamy. Jeżeli będziemy ostrożnie obierać pomarańczę, to otrzymamy taką figurę. Czy coś ci ona przypomina? Albo inaczej, czy jesteśmy w stanie policzyć jej pole powierzchni? Wydaje się to skomplikowane. Nie przypomina żadnej znanej nam figury. Ale wzór na jej powierzchnię jest znany od ponad 2200 lat. Podał go znany grecki naukowiec Archimedes. Oto ten wzór. Pole powierzchni kuli to 4 razy pi razy promień tej kuli do kwadratu. Powierzchnię kuli w przestrzeni nazywamy sferą. Jeżeli w naszej pomarańczy wydłubiesz z środka cały miąż, ale skórkę pozostawisz nienaruszoną, to otrzymasz sferę. Inaczej mówiąc, sfera to kula pusta w środku, trochę jak bombka choinkowa. Jak widzisz, do wyznaczenia pola powierzchni kuli musimy znać jedynie jej promień. Widać też, że powierzchnia kuli nie jest prostokątem, co sugerują znane ci mapy świata. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, mapy takie jak ta niezbyt dokładnie przedstawiają powierzchnię Ziemi. Czy istnieją dokładniejsze mapy? Albo inne sposoby, aby dokładnie przedstawić Ziemię i jej kontynenty? Tak. Odpowiednie przykłady są bardzo zakręcone. Zaraz Cię je pokażę. Tutaj widzisz dwie mapy, które w inny sposób przedstawiają powierzchnię Ziemi. Zauważ, jaki ciekawy mają kształt. Ta przypomina nieco naszą skórkę pomarańczą, o której mówiliśmy przed chwilą. Zauważ, jak malutka jest Grenlandia w porównaniu z Afryką. Obie te mapy. Zachowują rzeczywiste proporcje kontynentów. Warto o tym pamiętać. Wiemy już, w jaki sposób można obliczyć pole powierzchni kuli. Przetestujmy teraz naszą wiedzę w praktyce. Kula ma średnicę o długości 12 cm. Oblicz pole powierzchni tej kuli. Co mamy zrobić w tym zadaniu? W tym zadaniu jesteśmy proszeni o wyznaczenie pola powierzchni kuli. Jaka to kula? Ma ona średnicę o długości 12 cm. Zatrzymaj teraz film i na podstawie treści zadania sporządź odpowiedni rysunek. Następnie włącz film ponownie i porównaj swój rysunek z moim. Oto ona. Zaznaczyłem jej średnicę oraz środek tej kuli. No dobrze. Pamiętasz wzór na pole powierzchni kuli? Mam nadzieję, że tak to 4 pi r kwadrat. Czy możemy obliczyć już to pole? Nie znamy promienia, ale znamy średnicę. Ile będzie wynosił promień? Promień jest dwa razy krótszy od średnicy, czyli ma długość 6 cm. Świetnie. To teraz zatrzymaj film jeszcze raz i spróbuj samodzielnie wyznaczyć pole powierzchni kuli, korzystając z tego wzoru. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. W miejsce r podstawiam 6 cm. Podnoszę 6 cm do kwadratu, a 6 cm do kwadratu to 36 cm kwadratowych. 4 razy 36 to 144. Pole powierzchni tej kuli to 144 razy pi cm kwadratowych. A teraz mamy takie zadanie do rozwiązania. Ile metrów sześciennych powietrza zmieści się w balonie na uszycie, którego zużyto 324 razy pi metrów kwadratowych materiału? Przyjmij, że balon ma kształt kulisty. O co jesteśmy proszeni w tym zadaniu? Musimy obliczyć, ile metrów sześciennych powietrza zmieści się w balonie. Co wiemy o tym balonie? Wiemy, ile materiału zużyto na jego uszycie. No dobrze. Jak wyznaczyć ilość powietrza w takim balonie? Inaczej mówiąc, liczymy objętość tego powietrza. A czemu będzie ona równa? Objętość powietrza wypełniającego balon będzie równa objętości tego balonu. Czyli szukamy wzoru na objętość kuli. Pamiętasz jaki był wzór na objętość kuli? To 4 trzecie pi r sześcian. Czego potrzebujemy, aby wyznaczyć tę objętość? Promienia balonu. Czy go znamy? Jeszcze nie. Jak możemy go obliczyć? Zwróć uwagę na informacje, jakie mamy. Wiemy, ile materiału zużyto na uszycie tego balonu. Na uszycie tego balonu zużyto tyle materiału, ile wynosi jego pole powierzchni, czyli pole powierzchni kuli. A pamiętasz wzór na pole powierzchni kuli? To 4pir kwadrat. Zauważ, że te dwa wzory są bardzo podobne do siebie. Musisz uważać, aby ich ze sobą nie pomylić. Dobrze, czy możemy wyznaczyć z tego r? Tak. Znamy pole powierzchni kuli. Podstawmy tę wartość do tego wzoru. Po podstawieniu otrzymujemy, że 324 razy pi metrów kwadratowych to 4 pi r kwadrat. Spróbuj teraz samodzielnie wyznaczyć r. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Zauważam, że pi po obu stronach tego równania da się uskrócić. Czyli 324 m kwadratowe to 4r kwadrat. Dzielę teraz obustronnie przez 4, aby otrzymać samo r kwadrat. 324 na 4 to 81. W takim razie r kwadrat to 81 metrów kwadratowych, czyli r wynosi 9 metrów. Świetnie. Znamy już promień tego balonu. Czy możemy wyznaczyć już objętość powietrza? Pewnie, że tak. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Podstawiam do tego wzoru w miejsce r wyznaczoną wartość promienia, czyli 9 metrów. 9 metrów do sześcianu to 729 metrów sześciennych. Możemy tę liczbę podzielić przez 3 i otrzymujemy, że objętość powietrza to 4 pi razy 243 metry sześcienne, co w rezultacie daje 972 razy pi metrów sześciennych. Tyle powietrza mieści się w tym balonie. A teraz jeszcze jedno zadanie. Jak sądzisz, ile materiału jest potrzebne, aby uszyć piłkę o objętości 503 razy pi cm3? Jak widzisz, to zadanie jest bardzo podobne do poprzedniego. Idziemy tylko w drugą stronę. Czego szukamy? Musimy wiedzieć, ile materiału potrzebujemy do uszycia piłki. A co wiemy o tej piłce? Znamy jej objętość. Jak wyznaczyć potrzebną ilość materiału? musimy wyliczyć pole powierzchni tej kuli. Nie znamy jednak promienia, ale znamy objętość. Tak jak mówiliśmy w poprzednim zadaniu, z objętości możemy wyznaczyć promień. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Podstawiam do tego wzoru odpowiednie wartości liczbowe. Po obu stronach tego równania występuje pi, mogę je więc skrócić. Teraz, aby otrzymać samo r do trzeciej, Mogę podzielić obu przez 4 trzecie. Dzielenie przez ułamek to to samo co mnożenie przez odwrotność czyli r do trzeciej to 503 razy 3 czwarte. Tutaj skrócą nam się trójki, a 500 przez 4 to 125. r do trzeciej to 125 cm sześciennych, czyli r to 5. Nasza piłka ma promień 5 cm. Teraz samodzielnie wyznacz pole powierzchni kuli. Pod R podstawiamy 5 cm, obliczamy i ostatecznie otrzymujemy, że ta kula ma powierzchnię 100 razy pi cm2, czyli tyle materiału musimy kupić. No dobrze, ale jak sądzisz, co się stanie, gdy pójdziemy do sklepu i poprosimy o materiał o powierzchni 100 pi? Musimy jakoś zaokrąglić ten nasz wynik. Załóżmy, że pi wynosi 22,7. W miejsce pi do naszego wyniku podstawiam wartość 22 22,7. Spróbuj teraz policzyć przybliżone pole powierzchni tej kuli. 100 razy 22 to 2200. Pole powierzchni tej kuli to 2200 przez 7 cm2. Otrzymuję, że pole tej powierzchni to w przybliżeniu 314,3 cm2. W rzeczywistości jednak, żeby uszyć taką piłkę potrzebujemy więcej materiału. Chodźmy na szwy a przy wykrywaniu elementów też zawsze pojawią się ścinki. Pamiętaj o tym w przyszłości. Rzeczy na styk rzadko kiedy się udają. Pole powierzchni kuli o promieniu r to 4pi razy r do kwadratu. Powierzchnią kuli jest sfera. Inaczej mówiąc, sfera to kula pusta w środku. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o kulach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.